wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, przed nami lot trzeci. Panie Leszku, co nam Pan powie o dzisiejszym locie? No dzisiaj mamy lot trzeci z miejscowości Oszczeszów. To jest średnia odległość 280 km. No warunki pogodowe są dość, pogoda jest w miarę, no tylko przeszkadza dość mocny wiatr. No, wiatr to mocny i boczny taki wiatr. To jest, dla gołębi to jest najgorsze, co może być, bo już taki czołowy wiatr jest trochę lepszy, bo przynajmniej gołębie równo lecą, a boczny wiatr będzie ich spychał w bok, no i to jest taki północno, chyba zachodni ten wiatr, także myślę, że no, że gołębie zejdą troszkę na dół, no i będą wracać pewnie z boku gdzieś. No, poszło jeszcze ponad 300 gołębi naszych na lot. Myślę, że powinno być trochę lepiej, bo w końcu myślę, że żeśmy zrobili porządek z tą anteną, wyeliminowaliśmy ją całkiem, zatkaliśmy jedno wejście, także że nie powinno być problemu. Na ostatnim locie jeszcze był problem, też około 20 gołębi nie odbiło. No ale co zrobić? No pomimo tego i tak żeśmy zdobyli 185 konkursów, także myślę, że było dużo, dużo lepiej. No wygrał jednak Baranów, tam jest też niewielka różnica procentowa, ale jednak wygrał. No zobaczymy. Dzisiaj myślę, że będzie lepiej, bo myślę, że anteny już na pewno powinny być, bo były sprawdzane kilka razy na tygodniu. Myślę, że już wszystko będzie dobrze. No i czekamy na gołębie. Wyleciały gołębie 7.15, także już 3 godziny minęło. Myślę, że jeszcze do pół godziny powinny się pokazać. No i będziemy obserwować, zobaczymy co będzie dalej. Dobrze moi drodzy, w takim razie oczekujemy gołąbków i zapraszamy do oglądania tego odcinka. No i mamy pierwsze gołąbki. 4 sztuki, tak? Z tych kurwa wiesz, o widziałeś? I odbite. Idziemy zobaczyć jak wynik pierwszej gołąbki. Która godzina? Mamy godzinę 11.08. Odbiło się 2 gołębie u Eweliny, 2 u mnie, ale roczne gołębie. Roczne, także nietypowane. Musimy czekać na resztę. 4 roczne. Lecą następne. To będzie dzisiaj bardzo chyba ciężki lot. No i następne 3. Następne 3. Kolejna grupa. Długo na nie czekaliśmy,
ale przynajmniej przyleciały sporą grupą. Także jest to dość istotne. Nie powinno być źle. Moi drodzy, pokażemy na mapie, skąd te gołąbki dzisiaj do nas lecą. Mamy dokładnie. Mamy miejscowość Ostrzeszów. To jest no, odległość 280 km do Tarnobrzega. Wielkopolskie. W linii prostej. A w następnym tygodniu już będzie Krotoszyn, teraz jest odwołany, a będzie jakieś 10 km tutaj. Sulmierzyce, tutaj gdzieś ta miejscowość jest 10 km przed Krotoszynem, bo Krotoszyn jest odwołany, nie ma teraz wypuszczania w Krotoszynie. Musieliśmy skrócić o 10 km te loty. I będą Sulmierzyce w tej miejscowości gdzieś tam. One, czy tam jest bardzo dobre miejsce do wypuszczenia. Na chwilę obecną mamy gołąbków? No, mamy gdzieś ponad 50 gołębi, 60. 31 u mnie, 32 u Eweliny. I cały czas chodzą. I cały czas przylatuje. I kolejna piękna grupa. Dobrze, moi drodzy, kolejny lot mamy za sobą. Panie Leszku, jak podsumujemy ten lot dzisiejszy? No, dzisiaj lot był dość wymagający, jednak ten boczny wiatr w gołębie spychał. Co prawda leciały z kierunku, troszkę może nawet zepchnięte były, ale no, pierwsze gołębie pokazały się po prawie 4 godzinach, bez 7 minut, 4 godziny. No to jednak lot wymagający, ale gołębie były, myślę, przygotowane dość dobrze, poradziły sobie. Już braków dużych nie ma, tam ponad 20 gołębi jeszcze brakuje, ale myślę, że do wieczora powinny dolecieć. Pewnie gdzieś tam odpoczywają. O, nadleciały nawet dwa jeszcze teraz. Także no, coraz to mniejsze straty będą i myślę, że lot możemy zaliczyć do udanych, chociaż dość ciężki. Wymagający, i prawda? Wymagający lot. O. No musieliśmy nawet parasol złożyć, bo parasol, porwało by go nam taki dzisiaj. Wiatr. O, trzeci nadleciał, także dolatują dość nawet. Regularnie teraz te gołębie, także no. Myślę, że jeszcze godzinę. O, jaki zmęczony. No. Jeszcze godzinę, może dwie i powinien być komplet. No chyba, że któryś tam gdzieś się mu coś przydarzyło po drodze. No, lot, mówię, 280 km z bocznym wiatrem, to jest jednak lot dość wymagający, ale gołębie zadowolone jestem, poradziły sobie. Czas chyba dzisiaj będzie nawet dość lepszy. Myślę, że anteny wszystkie już biły, bo jedneśmy tam wyłączyli, także ona chyba nam tylko przeszkadzała przez te dwa loty, a tak resztę powinno wszystko być dobrze. Także myślę dzisiaj, że będzie taki realne wyniki powinny być trochę... Jak to pan nazwał? Lot prawdy. Lot prawdy i myślę, że te wyniki poprawimy dzisiaj, bo no tak mi się wydaje przynajmniej, kurde, bo jak wszystkie gołębie się odbiją i nie będzie tam nieodbitych gołębi, to raczej powinno być lepiej. No i czekamy na następny lot, który będzie za tydzień znowu, ale to już będzie 310 km. Ta miejscowość Sulmierzyce trochę bliżej, jakim był wcześniej zaplanowany, ale zmieścimy się w kilometrach, także no, następny lot ciekawszy. 310 km, już 30 km dalej.
Dobrze, moi drodzy, w takim razie myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. Słuchajcie, standardowo, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć, dobre loty, do zobaczenia.